Hello, hello, hello! Witam was serdecznie. Tutaj szalony Maksymilian i kolejny odcinek Dzikiego Hunty. Także, no, ten tekst, idziemy tam pod jakąś górkę, szukamy tego gościa żółwia, który ma skorupę z kurwa czegoś tam na plecach. Ten świat pełen jest jakichś dziwnych osób i dziwnych rzeczy i w ogóle, ale hej, nie należy w ogóle tu się tym przejmować w żaden sposób. Tak, szybko się zdecydowałem, nie? Letter of blood. Remnants of a ruined past. You say you seek the plains of silence. But do you not wander them right now? The remains of your life. A perpetual flight. An escape from all that is human. Until one day, the plains of silence end and you begin. Co ty pieprzysz, czarnochu? Although you fear to dream it. But pain will come, much more pain. Before this purpose to you is made manifest. You know nothing of me. Look behind you. At June after June of drifting. Wiecie, kogo mi on przypomina? Ulyssesa z Fallouta New Vegas. Szlak by to trafił. You've come to Griffith for a reason, deep inside. Twisted around horrors from which you run lies your strength. Griffith can help. Help you venture down to where you daren't go yourself. And lay bare your true promise. No i dmuchnął nam w kurwa w twarz. Czekajcie chwilę, bo tutaj słuchawki zmieniam, bo myślałem, że coś może się z dźwiękiem jebać, ale nie, wszystko jest okej z dźwiękiem, tylko te takie paleniska się tam paliły, no bo od tego służą i dziwny dźwięk, wydawało mi się, że coś jest nie tak. Czekajcie, bo się teraz poplątałem we własne słuchawki, ale widzę już, że hej, będziemy mieli umiejętności Maxa. Troszkę mi to, nie wiem dlaczego to w tym momencie przypomniało motyw z Far Cry'a. No bo wiecie, tu mu dmuchnął proszkiem w twarz i tam będę teraz ua zajebisty, bo sam jest naćpany. Dobra, żetony Griffy, to jest, aha, czy ten goleś to jest Griffa, tak? Wymienię u Griffy żetony, by rozwijać poziom zdolności Maxa. Okej, okay, no i zaraz zobaczymy, czy co, 5 żetonów mamy, tak? Jak się to fajnie zmienia wszystko. Dobra, co my tu mamy? Wytrwałość, poprawę wytrzymałości Maxa, zwiększając maksymalne, tak, maksymalne zdrowie. Więcej zdrowia dzięki żywności odzyskujemy. Zwiększyć poziom legendy Maxa o 1. Cokolwiek to znaczy. Sprawia, że Max znajduje więcej wody. Sprawia, że Max znajduje więcej złomu. Pozwala Maxowi zużywać mniej ilości paliwa podczas używania pojazdu. Zdawać większe obrażenia białą bronią. Dużej jest w trybie furii, zdobywa większą ilość amunicji podczas przeszukiwań. Pozwala dużej używać broni białej, zanim ulegnie ona zniszczeniu. Okej, okay, na pewno tak. Paliwo sobie weźmiemy. To raz. Więcej złomu, więcej wody. Weźmiemy tak, więcej amunicji na pewno. To tak. Mniej paliwa, większe obrażenia bronią białą. Dłużej mogę z niej korzystać. Nie, to na razie może nie. Niech znajduje więcej wody. Zwiększymy maksymalny poziom zdrowia. I... A, dzięki żywności więcej będziemy... Chociaż nie, czekajcie, mamy, że więcej wody. To cofniemy. Zrobimy sobie tak i zrobimy sobie pam 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 pam. Może nawet i tak. I zatwierdź. No i oczywiście koleś uciekł. Dobra. Standardowo. W ogóle gdzie jest nasza... Aha, no tak, bo nam zabrali wszystko. Nie mamy naszej zajebistej kurtki. W czwórce był właśnie taki motyw zajebisty, że ktoś tam ten, że ktoś mu tą kurtkę zdjął, on tam później komuś wpierdolił i mówi, oddawaj mu moją kurtkę.
i odebrał mu tą kurtkę. Aha, Jezus, ja myślałem, ja czekałem na coś, aż coś się stanie. Musiałem sam zainicjować to, żeby się coś stało. Okej. Griffa może pomóc Maxowi rozwinąć zdolności w zamian za żeton. Zdobywa je kończąc wyzwania. Okej. Wyzwania jeszcze do tego dojdą. No dobra, zobaczymy. O, tam ktoś jedzie na przykład. No tak. Ciekawe, czy jadą do tego miasta teraz? A gdzie jest... Przywaje czuma korzystanie z pistoletu. Aha, jedzie. A, coś takiego jak nasz kuń, tak? No, w Wiedźminie w sensie, tak nawiązuje. Sneaking, spying, wanting to steal her away from us. I had to take her somewhere safe. No time to waste then. We've a car to build. Yes, yes, yes we do. No dobra, to lecimy. We have what we need to install the nitrous boost. Okej, spoko. Warsztat. Wejdź do menu z dowolnego miejsca. Okej. Czas dodać do Magnum Opus mocy, wybierz kategorię. A, czyli nie muszę aż tam jechać, dobra. Tak, weźmiemy dopalacz, zainstaluj. Tak, dokładnie. W posiadaniu. I super. Mogę cokolwiek innego tutaj? Nie. Nic nie mogę tak naprawdę. O, yes, yes, nitro installed. Now, let's baptize her and roll the holy sled. I know just the place. Próbuj dopalać, okej. Okay. Czekajcie, mam jeszcze pomysł, czy da się... No są tutaj całe kolor karoserii, okej, okay, nie da się oczywiście. Zdoby jakieś, kurwa, nic się nie da, ale słabo, no. Już chciał coś tutaj, wiecie, pozmieniać, poulepszać, upiększyć ten samochodzik. Wow, nie tym przyciskiem, kurde. To są te... No, zupełnie co innego. Bo zawsze, no wiecie, przyzwyczajony jestem do tego, że mam sterowanie po prostu z... A właśnie, w ten sposób. Dobra, łyk świeżego powietrza. Okej. Bardzo ładnie, urwaliśmy im kółko już. A kurcze. Nice. Zajebiście, dobra, misja ukończona. Zajebiście, wiecie, gość mi może wejść na samochód, mogę go przejechać. Okej, okay. Menu lepszy Maxa zostało odblokowane, jest dostępne w menu pauzy. Mogę jego wygląd zmieniać, okej. No w ogóle jak kupiłem tą grę, to tam dosłownie zapłaciłem tam, nie wiem, 3 zł więcej, żeby mieć jakieś coś tam odblokowane. Przypuszczam, że to jest coś tam do wyglądu albo, nie wiem, do samochodu, no cokolwiek, nie? Tutaj widzę, że mamy złomy, więc możemy tutaj... Słaba brama konstrukcyjna i... Co w związku z tym, bo nie bardzo rozumiem. Keep the car safe. Co ja mogę z tym zrobić? Coś? Nie. Co to w ogóle kurwa jest? Aha, tu jest jakaś dziura. A, to musiałbym mieć... Mamy zbiornik paliwa? Nie, ni chuj nie mamy. No dobra, to trudno. Rozumiem, że tu można położyć zbiornik paliwa i tam jest jakaś dziura i tam można wejść. Ale no teraz nie wejdziemy. Dobra, to ciśniemy w takim razie do tego całego sanktuarium naszego, tak? Z powrotem. No dobra, trudno. Dalej nie mogę mapy odpalać na misjach, to jest głupie, strasznie głupie. Bym chciał teraz zobaczyć mniej więcej, wiecie, jaki obszar tak naprawdę zwiedziliśmy, a jaki nie. Przypuszczam, że niewielki, ale wolałbym, wiecie, móc sobie porównać, po prostu mieć skalę. No ale cóż.
Czyli tak, stąd możemy sobie to wszystko robić, dobra. No tylko, że tam tutaj właściwie nic za specjalnie, no nic nie mamy odblokowane, więc po prostu nic nie jesteśmy w stanie robić. Nawet głupią, wiecie, ozdobę jakbym mógł, nie wiem, tutaj kurczę zrobić, to by było super. Legenda. Co to jest to? O co chodzi z tymi, wiecie, poziomami legendy, to mnie zastanawia. Marka wręcz, okej, okay, tu są jakieś wyzwania. Aha, i za to zostanę żetony, tak? No ale w jakim wtedy w sensie jest ta cała legenda tutaj w takim razie? Czekajcie, gdzie to było. Osąd. Użyj żetony, by zwiększyć poziom legendy. I co to daje? Nie rozumiem. Dobra, nieważne. Witaj w menu ulepszeniu maxa, odblokowuj uprzednio, bla bla bla. Dobra, tu mamy jakieś outfity, widzę. Nowe, co to jest? Bez kurtki, zero złomu, czy chcesz użyć? Tak. Okej, okay, mogę sobie po prostu chodzić bez kurtki, być takim kurcze Rambo, tak? A nie no, już wolę już z tą koszulką. Ochrona na przedramienia, okej, okay, nie mamy tutaj. Czekajcie, tutaj jesteś. Ranga legendy. Wykolejeniec. Szczur dnia. Aha, to są kolejne jakieś tam poziomy, które... Aha, no dobra. I za to się będą odblokowywać te wszystkie rzeczy, przynajmniej do maksa. Głowa. Będziemy mogli mieć nowe głowy. Super, fajnie. Nie ma to jak mieć różne głowy. Niestety nie da się tego podejrzeć. Zawsze lubię to przeglądać, wiecie. O, co mi się będzie mogło tam, co będę mógł odblokować. To w sumie nie ma, w sumie dobrze, nie? Dobra, strzelba to nie. I co my mamy tutaj? Możesz zdobywać nowe potężne umiejętności, które wykorzysta w walce wręcz. Okej. Okay. Blokuje ataki bronią białą, nawet gdy nie trzymasz żadnego uzbrojenia. Kończ serię ataków podejrzanym ciosem kończącym. No to tak, to na pewno fajnie. Okej. Okay. Wszystko za złom. Dobra, to też kupmy, czemu nie? Kurczę, i tak na tego złomu nie mam na co wydawać. Narzędzia. Okej, okay, nie mamy jeszcze tylko łomu. Kastet. Aha. Czyli musimy całe kurcze. No okej, okay. Jeszcze jakieś tam 5 rzeczy, które odkryjemy. Dobra, nieważne, nie będziemy tego wszystkiego klikać. Nie ma tak naprawdę za dużo teraz w tym momencie w ogóle do robienia, nie mamy nic poza misjami, więc po prostu idziemy na misję. With his hands and the blessings of the sacred Illinois, she's come to life. My sweet angel combustion. What did I tell you? V8, not V6. Exactly. 8 is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief, a bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy roller, Jesus Maria. Nobody could touch you on the blacktop day or night, right? You'd be evergreen, eternal, road tripping with the gods! Where is it? Gas town. Let's go there. No, wait. You can't just go to gas town. Oh, we need armor on my angel for that run. Yeah, it'd take a long time, too. I'd probably need to get a couple of... A kurczę. Przyszli tu. To jego świątynia, no to chuj. A co z psem? A co z piesełem? Pieseł nie może tam tak zostać, no gdzie jest pieseł? No i mu rozjebali, tak? Trudno. Okej, okay, wyjedziecie tędy, chłopaki, na pewno... Co z psem? Naciul ratował tego psa, jak teraz, kurczę, on gdzieś tam ten teges został. Ja pierdziele, jak wyrąbało, dobra. Dobra. Jakoś tak dziwnie. Wow, shit. Okej. Okay. Podążać za legionem zgniło zęba, dobra.
fajny nazwisk, znaczy fajnie się goś nazywa. Przypuszczam, że do dentysty nie lubi chodzić. Ja też nie lubiłem, ale konieczność jest taka, że trzeba. To jest ten zgnimozon. You know a safe place? Somewhere we can rebuild. Jeet, of the Great White, we can make a deal. Trust they don't kill us. Doesn't sound safe. That the best we can do? I don't think we have a choice, Zane. Okej, nie ma wyboru. No dobra. A tutaj się co dzieje? This part of the Great White is Cheat's territory. Like everywhere else in this realm, it's been overrun by Scrotus. War boy camps and patrols are everywhere. Posterunek obserwacyjny. Używaj balonów w posterunkach, żeby zaznaczyć na mapie ważne miejsca i odblokować szybką podróż. O kurczę. Jak ciekawe. Wejdź do balonu. No dobra, fajnie to wygląda. Wow, jeszcze wybucha to. Ale co z tym psem? On tam został, kurwa, no. Nie no, super. No fajnie to wszystko wygląda. Że niespecjalnie cokolwiek mi to dało. No to idziemy w dół. Tutaj widzę, jaki złom jest do zebrania, to zabierzemy i jedziemy dalej, no bo tutaj niespecjalnie jest cokolwiek do roboty. Mogę tą cholerną mapę ten... Nie mogę tej mapy otwierać, nie mnie wkurwia. Sakramencko mnie to wkurza, nie mogę mapy otworzyć, no. Aha, no tak, jasne, oczywiście. Kontrolka się zmieniła, bo to ja używam DualShocka 4. I po prostu czasem jest kontrolka selecta, znaczy tu nie jest select, tylko jest share options, nie? I pod options no to są jakby start, a select, czyli share jest zmieniony z dotknięciem, znaczy wciśnięciem touchpada, dlatego tak, okej, dobra. Czyli to było całe kryjówka Chambaketa była tutaj, tu było to całe terytorium wstępne i tu mamy terytorium, którym wada Jet. Terytorium, którym wada Chambaket, którym wada Jet. I jet, a tu są wydmy. Czekajcie, odsuniemy. Okej, tu są wydmy. Tym włada jet, dosyć duże. Tym włada krwistobrody. Tym włada spojówka. A tym włada smażyciel. No dobra, fajnie, tu jest smażyciel. Wszystko super. Aha, czyli te są terytoria na razie zablokowane. Tutaj mamy... Okej, to wszystko jest wypisane tutaj, to fajnie. Obozy i straszaki wszystko porozwalane. Ale tu mamy na przykład miejsce poszukiwań. Jakieś. Spotkanie. Spotkanie łupów. Porozmawiaj z mieszkańcem pustkowi i wspomóż go w pewnym zadaniu. Dobra, misja opcjonalna, super. Tu jest straszak. No dobra, to tak, to weźmiemy to. Okej, okay, strzępek historii. Projekt omdlenie, etap 5, skuter śnieżny. Nie zginiemy razem z pozostałymi. Jeśli ktokolwiek zbliży się do naszego pojazdu, osobiście upierdolę mu kończyny Sara. Co się zaczęło? Nie wiem, czy to cokolwiek związane z czymkolwiek? O, tutaj mamy na przykład, patrzcie, części. My paliwo, weźmiemy sobie do samochodziku. Wstaw kanister na razie. Weźmiemy tutaj, zobaczymy, bo... No tu mi jeszcze pokazuje, że są jeszcze jakieś złomy. W tym drugim kawałku... W tej małej łódce, o.
Okej, więcej tu. A, ale jest jeszcze amunicja, też dobrze. Można podjechać pod tego straszaka i rozwalić. Się tam są jakieś dwa samochody, tak bdwy. No i ten dopalacz cały, to nam się to po prostu będzie odładowywać co jakiś czas. Znaczy no, szybko to się odładowuje właściwie. Spróbujemy sobie to z harpuna ściągnąć. Okej. Terytorium Jetta obniżono. To fajowsko. Jej, dostałem jakieś coś. Otwórzmy mapę, aby zlokalizować twierdzę Jetta. Bo Jezu, jak tu daleko. No dobra, kawałek jest. Tu widzę następny straszak. Wow! Co z tym samochodem się stało? What the fuck? Nieźle. Okej, tu jakiś obóz, czyli to właśnie tego normalnie tak robisz, tylko... Tylko możemy sobie pozwiedzać. Tu na przykład jest jakiś powieszony truposz. Tam jest jakiś ziomeczków. Nowy wróg, jezdnik. Wow! Co za koleś jakiś dziwny. Broń tutaj jest, dobra, czekajcie. Au! Buzdyganem, kuźwa. Nice, nice, nice. Co prawda już się rozwalił, ale nieważne. No dawaj go jeszcze kopnij. A już nie chciał. Seria ciosów 11. Dobra, to weźmiemy, to weźmiemy. Właśnie ten nóż cały czas mamy przy sobie. Tu mamy paliwo, zajebiście. Ile tych kanistrów mogę wrzucić w samochód, bo właściwie to... czekajcie, zatankujmy go, bo tam troszkę mu brakowało. Okej, zatankowany. Trzymać, weź kanister. Upuść. Dobra, czyli chyba tylko jeden możemy nosić ze sobą. Tum. Zobaczymy, co tu się dzieje. Nic konkretnego. No dobra. Tutaj też nic. O, tutaj coś jest. 1 na 3. Tu coś powinno być. Nie ma. No to do góry w takim razie. Tam już na pewno coś będzie. I pusto. Nie, dobra, jest, jest, dobra. Spoko loko. Czekajcie, aha, tu jest taka zjazd na lince, jest, widzę z góry. I tu nic nie ma już. Tu w ogóle jakiś ziomek jest powieszony, Jesus. No, tylko pytanie, jak oni tam... Aha, dobra, wchodzą jakoś tędy. Dobra, jest drabajna. Wszystko, no, te żółte elementy po prostu służą do wchodzenia, no to... Nie ciężko było zauważyć. Ja pierdziele, patrzcie, co oni tam z nim zrobili w ogóle. Ja pierdziele, znaczy może jakieś wrony to pożerały tych ludzi czy coś. Dobra, zjedziemy sobie na lince. Fajnie w ogóle mieć pistolet z rury zrobiony, nie? Dosyć uniwersalny, jakby się coś spieprzyło z tym pistoletem, no zawsze można kurwa wykręcić rurę i wkręcić drugą. A tu jeszcze pokazuje mi gdzieś źródło wody. Kai, bo jakoś nie zauważyłem. Czy co mi to pokazuje, ten na niebiesko? Myślę, że to jest źródło wody.
ale jakoś, kurczę, no taka kropelka jest. A, tu jest, dobra, 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 to czekajcie, tak. Najpierw sobie wypijemy. Dobra, a teraz sobie możemy napełnić. Bul, 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 bul. Fajnie bąbelki puszczę, naprawdę. Znaczy, tylko szkoda, że ta animacja tyle trwać musi. No ale dobra, niech będzie. I wkurza mnie to wygaszenie za każdym razem. Nie wiem po co ono jest, ale tak. O, wiecie o co mi chodzi. Jest po prostu wygaszony nagle ekran na chwilę, jak ja tam, nie wiem, wstaję od czegoś i tak dalej. Przy czym nie ma takiego wygaszenia w momencie, kiedy do czegoś podchodzę. Ej, Boże, Boże, Boże. Dobra. Ciśniemy w takim razie do tego jeta dalej. Danger is everywhere. Evil lurks behind every tomb. Range, that's what we need. A shooter with some range. Our rifle barrel, scope. A caliber, large caliber, yeah. Real life long shot. Hard to get one. Perhaps these nimble black fingers are skilled in such metallurgy. Are you saying you can build me? If Jeet has the parts I need, I saw one dismantled once. It's not so complex. Jest logo. Czekajcie, bo już nie kminie. Nice. Piękne. Jestem, żeby wyciągnąć kolesia. Jak poleciał w ogóle? Jesus. Piękne. Podoba mi się. To ten jet to jest co? Zły? Dobry? Kurwa, już nie wiem. Miał być raczej neutralny, że jak się dogadamy, że mnie nie zabiją, nie? Aha, dobra. Aha, niebieski, żółty, czerwony. Dobra. Wiem. Już go. Dobra, zdjęty. Pomału się to obniża, no. Tutaj znacznie więcej tego jest. Upsi. Dobra, a tu jest jakiś ziomek. Po prostu go przejedziemy. Nie będziemy za specjalnie się tam... O, tam jest ten cały Griffa, czy jakoś mu tam było. Widzę na skalę, ale kij z nim. Jezu, ale jak tu jest pięknie po prostu, nie? Ta pustkowia jest tak malowniczo tutaj, że po prostu... Czyli będzie chciał go zabić, już to po prostu czuję. Ale jakoś tam go Max przekona, żeby go nie zabijał, coś tam. A, zobaczymy. Jaki obelisk tutaj jest normalnie, fajnie. A może to laska jest? Co to jest za jakiś koleś bez skóry? Jumbucket, Master Wrench Jockey, and skilled Blackfinger, who's an acolyte to the Angel Combustion who beseeches you. Who's your driver? Does he have any knowledge of medicine? I fear not. Your pain must linger. I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills. Yes, you see. Why would I need a driver of otherworldly skills? Scrap my gate. Please, we aim to enter the Dead Barrens, and all my gear, it was destroyed, my Infidel scavengers, and we need to heal this machine. If you let us work here, why with his saintly wheel hands and my black fingers, we will deliver to you a bona fide grease pit. A pierdziele, ale wszyscy mają tu nasrane we łbie, nieźle, nie? Let him inside. A jednak się zgodził. No dobra.
że gość tutaj poważnie poparzony i nie wiem, czy te fragmenty metalu to ma tak specjalnie, czy tak se... czy nie specjalnie właśnie i go bolą. Czy tak se specjalnie wbił w skórę. Zaraz zobaczymy, może się coś więcej dowiemy o nim. No dobra, mamy jakieś takie... osiedle miejskie normalnie. Jakiś bunkier. Twierdza. No i superancko. Gdzie jest pies, no? Czemu nie ma psa? Everybody just gives up. Goes to Gastown, looking to become a slave, a serf, oil slick. Ain't worth it living out here. No pewnie ty zostaniesz kurwa dziwką, więc ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł tak kurwa na głos to mówić. Witajcie, witajcie. It's not much of a car. You trust that little scrap monkey? For now. Not much of a stronghold. Careful now. Don't want to insult a man in his own home. Listen, we used to rule this stretch, and now the warlord controls all and brings only death. Warlord? Scrotus. Scabrous. Killed, I hear. Sawed him up in the head. Tak, to bym ja. But his terror outlives him. A proposition, no dobra. I'll weaken their grip on these lands. You give us the use of your garage and tools. Boom! I thought you could, you'd have a deal. And then what? Gastown. Oh, one peep at the jaw will change your mind. What's the jaw? It's a gate you gotta pass to reach Gastown. Look for it yourself. It's in Dead Baron's Pass. Right before I do, do we have a deal? Yeah. You weaken the influence of that dead warlord, and we'll have a deal. Co i mam wrażenie, że ten koleś przeżył nawet z tą piłą w głowie, no bo chociaż ja takie totalne, wiecie, borowanie zrobiłem mózgu. Przypuszczam, że nie jest to. Okej. Takie borowanie mózgu, przypuszczam, że nie jest to nic przyjemnego. Ale kurczę, jak on mnie jeszcze zrzuci i w ogóle mam wrażenie, że kurwa on może jeszcze żyć jakimś tam cudownym sposobem. Ale zobaczymy, okej. Okay. Opcjonalnie kradniemy wszystko, co znajdziemy. A ja do ciebie kurwa nic nie mówię, mówię do moich widzów. A ty się pierdol. No, także... okej, porozmawiam z czołem o snajperce. Okej. Czy jeszcze mam tu jeden jakiś złomek? Gdzieś, którędyś coś? O, jest, idealnie. No i 5. Back it up now. Talk to the cab. I have a deal with Jane. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise me! Oh, just you find me the parts, and I'll get cracking. I have it, Saint. And just help me find the requisite parts and some kind of a trigger mechanism. Oh, you want a trigger, driver? Think we got some old gun junk in the cage? Take a look. Maybe your scrap monkey. Okay. Szybko się tu wieści rozchodzą. Aha, nie macie amunicji. No dobra, to weźmy sobie. Wygląda raczej jak jakiś pistolet sygnałowy. Coś takiego jak właściwie mam, no ale okej. Okej, wybierz kategorię snajperka i zamontuj. A proszę bardzo, dziękuję. I tyle. And ready for action. I'd say we have gained us an upper hand. I możemy opuścić twierdzę. Dobra, no to idziemy te wpływy w takim razie pomniejszać.
Slide over. Time to put the sniper rifle to the test. I'm confident it will serve our purposes without fail. Okej. Okay. Przytrzymaj. A, dobra, dobra, dobra. Celowanie tak strzał, czy... Sojusznicze obozy dostarczy 20 sztuk złomu. Kurde, zajebiście. Mówili, że nie mają amunicji, tak? Nie no, fajnie, bo widzę, że... Aha, i to jest całe to Gas Town. O właśnie, ale to podobnie wyglądało w filmie, kurczę, chyba nawet i... Dobra. Nie no, super, super to ten. Dobra, wracamy na miejsce kierowcy. Fajne to, fajne, naprawdę. Dobra, słuchajcie. Zatrzymamy się tutaj. Z tego względu, że już mamy 35 minut nabite. To już trzeci raz, kiedy przedłużam odcinek o 5 minut. Wow, wow, wow. Co? Harpun to potrzebny harpun czwarty poziom. Nie, nie, nie. I dawaj. Okej, tego to, to w ten sposób tylko możemy go holować, to tak to nie. Okej, musimy poczekać, aż się harpun załaduje. Chodź tu, gnojku. No, ale ogólnie skończymy sobie odcinek. Tylko jeszcze spróbuję zabić tego gnoja. Albo dobra, jebać go. Walić go. Dobra, słuchajcie, zakończymy tutaj odcinek, także ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. No i to tyle w tym odcineczku. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Bye, bye.